Wszedłem tutaj w przekonaniu, że będę w jednym postępowaniu prokuratorskim odpowiadał dotyczącym tak zwanego kontrwiecu z czasów kampanii prezydenckiej z czerwca tego roku. Okazało się, że trzy postępowania prokuratorskie tutaj czekały na mnie. Jeden wniosek pana posła Mularczyka, zdaniem którego obraziłem Ducha Świętego w jednym ze swoich wpisów na blogu. Drugie właśnie dotyczące, przepraszam, że się śmieję, ale naprawdę trudno jest zachować rozsądek, jak się czyta te rzeczy. Prokurator też miał kłopoty z zachowaniem powagi w czasie odczytywania tego wniosku. Doszliśmy do takiego poziomu absurdu w Polsce, że trudno jest zachować zdrowy rozsądek. Ale drugi dotyczący kontrwiecu, właśnie wspomniany już. I trzecie postępowanie, jaka jest z kolei osoba z Torunia, prawdopodobnie już prokuratura to będzie wyjaśniała, rozsyłała po całym kraju informacje w formie rzekomego listu przeze mnie napisanego do bardzo wielu instytucji w Polsce, do wielu kurii, do wielu księży, ale też i do szkół, bibliotek, w których ja przedstawiałem rzekomo swoje poglądy, bardzo takie krwiożercze, jeżeli chodzi o Kościół, o księży oraz o szereg różnych spraw w Polsce. No, list ten generalnie sprawiał wrażenie napisanego przez osobę niezbyt poczytalną umysłowo i był w setkach czy w tysiącach sztuk wysyłany do różnych osób publicznych w Polsce. Nie może być tak, iż prokuratura jest zawalana po prostu setkami wniosków i godziny, różni ludzie, bo to dotyczy nie tylko mojej osoby, tylko bardzo wielu innych przypadków. Po każdym jakimś wydarzeniu zaraz masę Polaków pisze zawiadomienia o tym, o jakieś przestępstwie. I w każdym z tych przypadków, ponieważ obowiązuje nas taka tak zwana zasada legalizmu w prawie, wszystkich tych przypadków prokurator musi wszcząć czynności wstępne. Jeśli tego nie zmienimy, to będziemy mieli do czynienia z takim rodzajem absurdu. Jak pan ocenia wczorajsze wydarzenia pod Pałacem Prezydenckim? Znaczy to rzeczywiście jest przejaw podburzania do niepokoju. To jest rzeczywiście próba podburzania do zamachu stanu, do targnięcia się na życie przez jakiegoś szaleńca Bronisława Komorowskiego. To jest wyraźne kłócenie Polaków i namawianie do rozlewu krwi. Mi się wydaje, że właśnie prokuratura, która w tej sprawie nie wszczyna postępowania, to pokazuje po prostu kuriozalną słabość i absurdalność całego tego mechanizmu. Pan Bronisław Komorowski, ówczesny kandydat, wiedział i wyrażał zgodę na ten kontrwiec? Nie. Nie. Bronisław Komorowski na kilka dni wcześniej prosił mnie w ogóle o wycofanie się z aktywnego prowadzenia kampanii. Ale to nie było w sensie nawiązania do tej konkretnej tylko, że w ogóle uważał, iż ja sposób, w jaki ja prowadzę, jak się wypowiadam wówczas, może mi zaszkodzić. Ja nie podzielałem tej opinii, mimo całej takiej osobistej sympatii robiłem swoje. Pan przyznał, że to pan organizował tak, ten wiec? Ja organizowałem ten wiec, ja Janusz Palikot za to płaciłem. Jestem odpowiedzialny. Faktem jest, że stowarzyszenie było, można powiedzieć, takim współorganizatorem, w tym sensie, że oni zajmują się tak zwanym świadomym macierzyństwem. Ja się w tej sprawie też tam wypowiedziałem, ale oczywiście wypowiadam się też w innych kwestiach na temat samego Jarosława Kaczyńskiego. Choć, jak Państwo wiecie, nie było tam ani logo Platformy, ani jakichś innych znaków identyfikujących, kolorów, czy napisów, czy zdjęcia Komorowskiego, czy ulotek itd. Moim zdaniem to jest normalna sytuacja, niczym się nie różniąca od tego, co miało miejsce wczoraj, a nawet więcej, bardziej normalna, bo właśnie ja nie nazywam do jakiegoś podburzania, czy jakiegoś niepokojów, czy kwestionowania wszystkiego w państwie demokratycznym, tylko po prostu zaprosiłem przez internet ludzi na określone miejsce i rozmawialiśmy. Co to jest 249? To jest przeszkadzanie 249. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza odbyciu zgromadzenia poprzedzającego głosowanie. Odnosząc się do oświadczenia pana posła Palikota, które wpłynęło do mediów, w którym wskazuje on na upolitycznienie prokuratury, pragnę kategorycznie zaprzeczyć, aby działania prokuratury w tej sprawie miały charakter polityczny, gdyż pan poseł Palikot, tak jak każdy obywatel w tym kraju, w sytuacji, gdy zostaje wezwany do prokuratury
celem przesłuchania w charakterze świadka, ma obowiązek uczestniczenia w takiej czynności. Fakt, iż pan poseł Palikot aktywnie uczestniczy w życiu publicznym, przekłada się na konieczność uczestniczenia przez niego w szeregu czynnościach procesowych. Nie zapominajmy, że jest bądź był on przesłuchiwany w charakterze świadka w szeregu postępowań, również takich, które sam inicjował. Stąd też dzisiejsze wezwanie i jego dzisiejszy udział w czynności procesowej przesłuchania w charakterze świadka nie jest niczym nadzwyczajnym, jest standardową czynnością procesową, którą prokurator ma obowiązek wykonać w toku tego postępowania. Dziękujemy. Dziękuję.